Dzisiaj stało się coś bardzo tajemniczego. Zobaczcie, moi drodzy, wbiłem na serwer i znowu, moi drodzy, miałem gifta, słuchajcie, tym razem od Mandy'ego. Poznaj coś tam admina z jajkami, słuchajcie, nie mam dlatego pojęcia, o co chodzi, słuchajcie, ale jest coś z adminem i jajkami, słuchajcie, i coś mam poznać. Więc, moi drodzy, jest naprawdę gruba akcja, słuchajcie, zaraz dowiemy się w ogóle, o co z tym chodzi, bo słuchajcie, sekrety jakby od Mandy'ego, one są naprawdę bardzo grube. W każdym razie, słuchajcie, mamy Safari Kata w ogóle, dziękuję bardzo. O, ktoś nam dał Clover, Axolotla i 4 miliony, dzięki wielkie, wow. W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie, aby komuś stawić łapę w górę, suba z dzwonkiem i koniecznie oglądajcie ten film do końca, słuchajcie, bo jest naprawdę bardzo gruba akcja, słuchajcie. I pamiętajcie, aby koniecznie wpaść na Discord, Instagrama i grupę w Roblox i napiszcie w komentarzu, słuchajcie, jaki jest wasz najlepszy pet Pet Simulatora i mój drodzy, jakiś bit Pet Simulatora to sprawdzę w kolejnym filmie. W każdym razie, słuchajcie, musimy znaleźć Mandy'ego, bo słuchajcie, naprawdę jest bardzo gruba sprawa, słuchajcie, znajdźmy go w ogóle. A więc, słuchajcie, dobre, jestem już na serwerze z Mandy. W każdym razie, halo Mandy, jesteś? Cześć. Mandy, powiedz mi... Mam coś dla ciebie doprawdy fajnego, ale musimy znaleźć. Muszę cię znaleźć? To ale gdzie ty jesteś, Mandy? Jak mam cię znaleźć? Ale na pierwszym świecie, na nie wiem, Kawaii, gdzie? Przy spawnie. Przy spawnie, dobra, słuchajcie, musimy znaleźć Mandy'ego przy spawnie. Ja, słuchajcie, wiem, gdzie on jest, słuchajcie, on się zawsze ukrywa pewnie tu, moi drodzy. Ale dobra, słuchajcie, musimy go znaleźć, gdzie jest, może być Mandy, słuchajcie. Gdzie on może być, może w banku, nie wiem, za jajkami, może, słuchajcie. Gdzie może być Mandy, słuchajcie, chociaż on ma, słuchajcie, on ma tę funkcję admina, więc, moi drodzy, może on się tu ukrył, za tymi drzwiami, zobaczcie, on tu może być, słuchajcie, chociaż, nie w sumie. Może, moi drodzy, nie wiem, może być, nie wiem, może tu jest gdzieś, słuchajcie. Może przy tej karze, nie wiem, gdziekolwiek. O, Mandy jesteś, dobra, Mandy, powiedz mi teraz, bardzo cię proszę, o co chodzi z tym czymś, co napisałeś, co to miało w ogóle być? Dobra, bo widzę, że mnie bardzo szybko znalazłeś, więc, no, musimy lecieć na świat cowboy. Kawaii? Okej, słuchajcie, czyli co, Mandy, lecimy do Kawaii? Znaczy, nie tak szybko. Czemu zanim tak szybko? Zanim jeszcze polecimy do Kawaii, musisz sprawdzić twoją wiedzę w Pet Simulator X. No dobra, ale Mandy, co jest z tym Kawaii? Powiedz mi, co, czy to jest jakiś... Nie, na początku lecimy do Fantazy i Portals, dawaj. Fantazy i Portals? Tak jest, dobra, Fantazy, słuchajcie, i Portals. Dobra, jesteśmy tutaj, słuchajcie, ale powiedz mi, Mandy, o co chodzi z tymi jajkami, adminem i Kawaii? No, ale mówię ci, że nie mogę ci powiedzieć, póki nie pokażesz mi, że znasz się na Pet Simulator X. Dobra, słuchajcie, dobra, to jest coś tajemniczego. Dobra, Mandy, ale o co chodzi? Masz tutaj 6 totali, co no, nie? Musisz teraz wejść do portalu, w którym znajduje się cmentarz. Cmentarz? A, słuchajcie, cmentarz to jest Candy, nie? Samuraj. To jest tutaj! To jest tutaj, moi drodzy, jak nic, cmentarz. O nie, to nie jest tu! Myliłem, o nie! No, masz jeszcze jedną szansę. Dobra, słuchajcie, gdzie jest cmentarz? Inaczej ja wychodzę. Gdzie jest cmentarz? O, hel, może to jest tutaj. Hel, tutaj, zobaczcie, czy to jest cmentarz? O nie, słuchajcie. To ja chyba powinien wyjść. Dobra, Mandy, sprawdzę się jeszcze raz. Dobra, Mandy, a co jeżeli ci powiem inaczej? Dobra, Mandy, a co jeżeli ci powiem, że wejdę do pokoju ukrytego w pierwszym świecie Spawn War, tego zagrodzonego? Czy no, miałeś mi pokazać cmentarz, w którym świecie jest? Dobra, nie udało mi się, Mandy, przepraszam cię, ale mam dla ciebie coś mocniejszego. No dobra, no dawaj, pokaż. Dobra, no, wejdę teraz do tego ukrytego pokoju w Spawn Wardzie. Chodźmy na town w takim razie. Dobra. Idę. I teraz, Mandy, w takim razie, żeby ci to zrewanżować, postanowiłem, że wejdę dokładnie do tego pokoju, tutaj właśnie za ten guzik. No to, no dawaj, pokaż mi, jak ty to robisz właśnie, ja jestem ciekawy. Tutaj wejdę dokładnie do tego pokoju, stary, i powiedz mi wtedy tak, czy jeżeli uda mi się wejść do tego pokoju, który jest za tymi drzwiami, i jeszcze nie wiem, może maksymalnie jedno zdanie sobie, to pokaż mi ten sekret. Tak, no ale to musisz tam wejść najpierw. Dobra, to daj mi funkcję admina. Czemu? Ale to miałeś ty wejść, a nie no ja. Właśnie, wejdę, więc poproszę cię o funkcję admina. Nie. Tak, poproszę, no, ale to wejdę wtedy. Nie. I zobaczcie, no, jestem teraz, wszedłem, zobaczcie. Ja cię nie widzę. Jestem po drugiej stronie. Mandy, ja ci mogę wysłać screenshota. Bo nawet widzę cię. Jestem, udało mi się wejść. Oficjalnie jestem w środku, zobaczcie, moi drodzy. Jakbyście kiedykolwiek pytali, tak wygląda druga strona tego pokoju. Dokładnie tak, słuchajcie, udało nam się wejść. Więc już możesz mi to wyłączyć, Mandy. Dobra, więc nieważne, w każdym razie udało nam się. Weszliśmy tam, widzieliście, byliśmy tam. Dobra, Mandy, więc jeszcze maksymalnie ostatnie zadanie, dobra? Dobra, Mandy, udało nam się teoretycznie tam wejść, więc co teraz mam zrobić? Ostatnie zadanie, bo tam troszeczkę szukałeś i wykorzystałeś mnie do pomocy. No więc teraz tak, musisz wysłać Prestonowi jakiegoś gifta. Prestonowi gifta? Co wy macie z tym wysłaniem giftów Prestonowi? No ale no jak chcesz, to wyślij temu Prestonowi, bo no jako prawdziwy gracz powinieneś go znać, więc no wyślijmy gifcika. Dobra, słuchajcie, musimy wysłać gifta Prestonowi. Wiecie co, moi drodzy, na początku zrobimy inaczej. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, musimy znaleźć Prestona, słuchajcie. I teraz pytanie, gdzie on jest, słuchajcie, ale mam pewien pomysł, jak go znaleźć. Moi drodzy, zanim mu wyślemy gifta, słuchajcie, spróbujemy go w ogóle zaprosić do, słuchajcie, znajomych, więc nie wiem, może uda nam się, słuchajcie. Okej, tu jest Preston, zobaczcie. Teraz, moi drodzy, okej, on ma 1 milion, słuchajcie, followersów, zobaczcie, on jest Prestonem.
Adrianem. Zobaczcie, moi drodzy, ma taki ten swój, słuchajcie, klasyczny. Każdy ma, słuchajcie, spróbujmy go zaprosić do znajomych. Zobaczcie, wysłałem po zaproszenie, zobaczcie, żeby było. Dostał zaproszenie, więc moi drodzy, może kiedyś w moich snach to zaakceptuje, słuchajcie, ale my musimy mu wysłać gifta, więc słuchajcie, Prestonowi się pewnie nie uda, ale Preston, nie wiem, 111, może to jest jakiś jego butikonto, oby. Piszemy mu, Preston, please, peta, day. To jest głupie, nigdy tego nie róbcie, słuchajcie. I wyślemy mu, nie wiem, cokolwiek, na przykład takiego, słuchajcie, party doga mu wyślemy i zapłacimy 100 tysięcy, więc zobaczymy, w ogóle, czy coś takiego istnieje, ktoś taki, i wyślemy Prestonowi 111 gifta. Uwaga, poszło, słuchajcie, wysłaliśmy mu, dobra. Karty ma się, moi drodzy, teraz, no dobra, więc medii wysłałem. Wysłałeś? Dobra, no to teraz tak. Możemy już na kawaj, dawaj na dobra, kawaj. Dobra, słuchajcie, idziemy teraz na kawaj i wreszcie może dowiemy się, o co chodzi z tym sekretem. Dobra, kawaj world i co? I zobaczmy, słuchajcie, w takim razie, o co chodzi z tym wszystkim. Dobra, medii, jesteśmy teraz na kawaj worldzie i powiedz mi wreszcie, tak, o co chodzi. Dobrze, jak wiesz, tu są aż 4 ścieżki. Dokładnie, słuchajcie, mamy i tutaj dam ci 4 funkcję admina i będziesz mógł sprawdzić sekretne jajko, które się znajduje na końcu ścieżki. No dobra, ale stary, ale o co chodzi z tym jajkiem jakby? Ale, no, ale, no to powiem ci tak, to zostawimy trochę na później, bo jeszcze jest jedno sekretne miejsce, do którego chciałbym, żebyśmy zaraz poszli. Jakie ale sekretne widzisz, tych miejsce? Ścieżek jest 4 jeszcze, tu na przykład jest ścieżka, widziałeś? No po? Tak, tutaj też jest ścieżka. I tam jest ścieżka. No właśnie, wie, tam są 4 ścieżki w ogóle, zobaczcie, tu jest jeszcze jedna to ścieżka. I po drugiej stronie też jest, słuchajcie, ścieżka. O tam właśnie, zobaczcie, tutaj the Ali Egg. Dlatego, ale my na początku idziemy w jedno inne miejsce, czyli idziemy tam. Dobra, słuchajcie, idziemy tam. Ja w ogóle nie mam tej ostatniej krainy, więc przypał mały. Ale dobra, Mandy, powiedz mi, o co. Bo jedno. Masz tą krainę, czy nie? Nie mam tej krainy. To jesteś słaby, jak nie masz tej krainy. No to niestety, Dakera trzeba robić. Dakera trzeba robić. No wiem, patrz, wiem, się, wiem. Patrz na mnie, to się patrz na mnie, patrz. No i czy co widzisz, teraz? Mnie, gdzie jestem? O nie, idziesz do tych drzwi wielkich. Idę do tych drzwi. O nie, ja nie mogę. Ja tu wchodzę, tam jest sekretne jajo. I fu, i teraz tak, pewnie chciałbyś tu wejść, co nie? No chciałbym tu wejść. No dobra, no to ja tu na ciebie czekam. Dobra, stary, tylko daj mi tę funkcję. O dobra, słuchajcie, jesteśmy. Więc słuchajcie, lecimy teraz tutaj. I moi drodzy, przylecieliśmy, tylko że okej, okay, ale jesteśmy po drugiej stronie, tylko że tutaj nic nie ma, moi drodzy, zobaczcie. Musisz przylecieć przez ten zamek prosto i cały czas prosto lecisz i zobaczysz w powietrzu latający taki ej, budynek. Faktycznie, tu jest budynek latający. Co jest? Okej, okay, zobaczcie. Wow, jest. Jesteśmy tutaj w środku, wow, zobaczcie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy teraz przy wielkiej skrzyni i powiedz mi teraz, Mandy, o co chodzi z tym twoim wielkim sekretem. Dobra, Mandy, no więc o co chodzi? Sobie, sprawdź sobie, czy coś widzisz w środku jajka na przykład. I to jest ten sekret? No, jeden z tych sekretów. Ha, czyli co, czyli na funkcji admina, do której mam teraz, słuchajcie, możemy zobaczyć, co takiego jest w środku jajka, jak przed otwarciem, serio, Mandy? W sensie, no, taki no, jest... zobacz, no sprawdź właśnie. Okej, okay, ja to jest naprawdę, to jest bardzo mocny mit, zobaczcie. I uwaga, zobaczmy, słuchajcie, czy coś tutaj widać, słuchajcie, okej, spróbujmy jeszcze raz, zobaczcie tutaj. Słuchajcie, też nic na razie nie widać, więc zobaczcie. Okej, moi drodzy, musimy tutaj polecieć, ale słuchajcie, czy widać coś, co jest w środku jajka tutaj, zobaczcie, okej, jest jajko, ale niestety, słuchajcie, w środku za bardzo nic nie widzę, więc słuchajcie, Andy, za bardzo nic nie widzę, co jest w tym jajku, więc chyba niestety mamy mit obalony, ponieważ zobaczcie, że z tą funkcją niestety nie widać nic, co jest w jajku, chyba że Andy spróbuj otworzyć jajko. Zobaczymy, czy będziemy widzieć w ogóle, jakbyś otwierał jajko, co jest w środku tego jajka. Problem tutaj jest taki, że ja nie mam kasy na to jajko. A, bo to jest drogie jajko, to już, słuchajcie, niestety tego nie sprawdzimy. Ale dobra, Mandy, czy to jest, słuchajcie, jest jakiś tutaj sekret wielki? No, tu masz to całe dojo, na którym możesz sobie latać, wszystko. Tutaj. Ale jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałem, żebyś właśnie poleciał, ale to nawet nie wyłączaj. Możesz teraz wylecieć znowu stamtąd. Ej, tu też jest jakiś domek. No, jest obok coś takiego. Możesz polecieć teraz znowu na świat kawaj. No, lecimy na świat kawaj i powiedz mi, Mandy, o co chodzi. I teraz sobie leć i sprawdź każdą ścieżkę na flyu. Zobaczysz, może znajdziesz tam sekretne jajko. Sekretne jajko na ścieżce na flyu. Okej, dobra, słuchajcie, to jest bardzo mocne, więc słuchajcie, czas to sprawdzić. Więc okej, sekretne jajko na ścieżce kawaj. Okej, moi drodzy, mamy tutaj, okej, tutaj nic nie ma, ale to w ogóle nic nie ma. Więc słuchajcie, musimy sprawdzić teraz po drugiej stronie. Zobaczcie, może tam w ogóle cokolwiek będzie. Zobaczmy teraz tutaj, czy coś tutaj jest w ogóle. Czy tu jest w ogóle, słuchajcie, jakiekolwiek. Tutaj też nic nie ma, ej, co jest? Zobaczcie, tutaj nic w ogóle nie ma na końcu tych ścieżek, słuchajcie, może tam coś będzie, przynajmniej na Tokyo Ali Egg. Okej, słuchajcie, zobaczmy sobie teraz tutaj i zobaczcie, moi drodzy, czy tutaj coś jest z kolei, też nic nie ma i zobaczmy, słuchajcie, ostatnio tutaj.
Zobaczcie, wszystko poznikało. Co jest? Okej, i tutaj zobaczcie, też nic nie ma. Ej, Medi, tutaj nic nie ma dosłownie na tych ścieżkach. Nic nie znalazłem. Jak to nic nie znalazłeś? Poszukaj jeszcze raz, jeszcze bardzo dobrze. No właśnie nic nie ma. No to słuchajcie, w każdym razie mam mit obalony. W każdym razie, słuchajcie, naprawdę to, co jest fajne, to jest faktycznie to, że możemy z funkcją adminy, słuchajcie, zaglądać do X. W każdym razie, słuchajcie, niestety nie wiem, czy tam widać co jeszcze nie, bo słuchajcie, niestety musiałby ktoś się otwierać. W każdym razie, moi drodzy, naprawdę bardzo mocne mity, słuchajcie, sprawdziliśmy. Między innymi właśnie z tymi ścieżkami i z tym, słuchajcie, budynkiem. Więc to było na tyle. Elo, papa, siema i cześć.